Dzień dobry, witamy Państwa w ten zapowiadający się pogodowo piękny dzień, ale jednak jakże smutny dzień, jeżeli chodzi o wolność słowa w naszym kraju. Chciałem zaprosić Państwa dzisiaj na konferencję prasową zwołaną przez Kościół Nowego Przymierza w Lublinie ze względu na to, co dzisiaj będzie się działo tutaj w tym skansenie, który jesteśmy, w lubelskim skansenie. W tym miejscu pastor Paweł Chojecki, pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, w dniu dzisiejszym zaczyna roboty przymusowe, na które został skazany przez rzekomo wolny kraj, kraj wolności Rzeczpospolitej Polskiej, której za słowa, za krytykę Kościoła katolickiego oraz prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej można iść do pracy, do robót przymusowych, a nawet do więzienia, bo tym też było grożone. Także Pawle, proszę kilka słów w tej kwestii. Dziękuję bardzo, że jesteście tu dzisiaj po raz kolejny, bo wiele takich spotkań mieliśmy pod salą sądową, także wczoraj koncert Solidarności ze mną. Bardzo wszystkim dziękuję, że o tak rannej porze dzisiaj tu jesteśmy tak licznie zgromadzeni. Jest kampania wyborcza, ludzie są zainteresowani tam naparzankami w telewizji, która odpowiednio tam nastroje pompuje z tej lub z tamtej strony. A tutaj dzieje się coś na zapleczu, ale moim zdaniem coś bardzo ważnego dla historii Polski. Zacznę od takiego przykładu nie o sobie, ale gdzieś dwa, może trochę więcej tygodnie temu obiegła Polskę taka wieść o młodej dziewczynie, 16-letniej, która chciała u dziadka sprzedawać wiśnie. I wtedy służby państwa polskiego, służby PiSu z całą mocą ruszyły przeciwko tej dziewczynie, próbując ją zastraszyć, ukarać i tak dalej. Jaki sygnał poszedł w świat, szczególnie do młodego pokolenia? Nic nie rób, nie wychylaj się, bo cię w łeb przywalą. Taki sygnał poszedł do młodego pokolenia. I ja mówiłem, że taki sam sygnał idzie z tego procesu. Czy ja nawoływałem do jakiegoś przestępstwa, żeby komuś jakąś krzywdę zrobić? Czy ja kogoś personalnie atakowałem z tych katolików, którzy poszli donieść do mnie? Nie. Ja mówiłem o teologii katolickiej, o zabobonach katolickich, o sakramentach katolickich i mówiłem to w protestanckim kościele jako protestancki pastor. Kiedy komentowałem wydarzenia polityczne, to nie poszedłem do jakiegoś polityka i go tam od KH wyzywałem, tylko w telewizji jako komentator, jako dziennikarz mówiłem swoje opinie na temat tego, co władza PiS robi. I to dawno temu. Zanim to było modne, krytyka PiSu, to ja już wtedy krytykowałem i biłem na alarm, co ta władza z Polski zrobi. Gdybym nie miał zasięgów, gdyby to nie docierało do Polaków, gdyby to nie było prawdą, to podejrzewam, że pies z kulawą nogą by się w ogóle nad tym nie zastanowił. Ale głos telewizji Idź Pod Prąd, także głos Kościoła Nowego Przymierza, pokazujący kłamstwo katolickich biskupów, doprowadziło to do tego, że tysiące Polaków zaczęło tego słuchać, zaczęło im się otwierać oczy. I na to biskupi katolicy już nie mogli pozwolić. Dlatego wykorzystując zblatowanie z władzą publiczną, doprowadzili do tego procesu. Wiedzieli o nim doskonale, mamy na to dowody. Niestety nie powstrzymali tych swoich katolickich, uprzejmie donoszę i tak dalej, i tak dalej. Nie wstawili się, by katolicki prokurator odstąpił od robienia tego typu zadymy. Nie będę tego kontynuował, bo sobie szkoda strzępić języka. Ja mam przywilej być pierwszym pastorem w historii Polski, który został przez państwo polskie skazany za krytykę Kościoła rzymskokatolickiego. To się stało po raz pierwszy w historii. Mam nadzieję, że ta zbrodnia sądowa, zbrodnia na wolnościach obywatelskich, na konstytucji, która gwarantuje rzekomo wolność słowa, zostanie przez Polaków odnotowana i że ten mały kamyczek uruchomi lawinę. To jest moja nadzieja. Dwa dni temu Jarosław Kaczyński zwrócił się z taką, moim zdaniem, zresztą nie będę jeszcze mojego zdania przedstawiał, zwrócił się z prośbą o przebaczenie
przeczytam wam tę prośbę i no, postaram się krótko na nią odpowiedzieć. Jarosław Kaczyński mówi do niezdecydowanych Polaków. Ja przypominam, że kilka lat życia poświęciłem i za to przepraszam dzisiaj z tej perspektywy, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło dojść do władzy. Na tym tle widać, jak podli i mali są to ludzie. Dzisiaj Jarosław Kaczyński dokładnie w sobotę mówi takie słowa. Dlatego trzeba powiedzieć tym niezdecydowanym, żebrze teraz o nasze głosy. Gdyby sprawiedliwie, zgodnie z prawem, rządził Polską, miałby je wszystkie. A dzisiaj żebrze i łże. Dlatego trzeba powiedzieć tym, mówi Jarosław Kaczyński, odpowiedzialny za to, co się dzisiaj tu dzieje, za tę komunistyczno-katolicką zbrodnię sądową. Dlatego trzeba przypomnieć tym niezdecydowanym. Może macie do nas jakieś pretensje? Może gdzieś zawiedliśmy? Ale nie dajcie się nabrać, bo wróci to, co było. Co było także przeciw wam. No nie, Jarosławie. Ani komuniści, którzy rządzili w Polsce, ani Platforma Tuska, która rządziła w Polsce, nie nękała niewinnych chrześcijan. To zrobiłeś ty i twoja banda. Dalej wyznaję. My też nie byliśmy idealni. Ale nawet jeżeli chodzi o różnego rodzaju błędy, pamiętacie? Za komuny były błędy i wypaczenia. No Jarosław znowu mówi o błędach. To byliśmy w stanie się do nich przyznać. Zobaczcie, łże, i tu już nie będę porównań do zwierząt dawał, nie byłeś w stanie się przyznać do tej zbrodni sądowej. Mam nadzieję, że konsekwencje tego dotrą do Polaków. Mam nadzieję, że to, co mam na plecach napisane, już nigdy nie dotknie szczególnie was, młodego pokolenia. I nie będziecie tak, jak chrześcijanie kiedyś. Byłem wczoraj na Śląsku Cieszyńskim. Tam są miejsca, gdzie chrześcijanie musieli się, protestanci, chować po lasach i górach, żeby móc mówić Bogu i ludziom to, co chcą. Mam nadzieję, że ten czas prześladowania chrześcijan w Polsce, mszczenia się na niewinnych ludziach tylko dlatego, że krytykują władzę i mafię biskupów katolickich w Polsce, że ten czas szybko się kończy. Tak nam dopomóż Bóg. Niestety, jak widzimy, ani z lewa, ani z prawa, ani z głównych, ani z niszowych, żadnego dziennikarza nie ma. Znaczy dziennikarza. Gdyby oczywiście dziennikarze, to by byli. Przerwę ci, ale kiedy ktoś mnie pytał, czy przyjedzie wczoraj na koncert Solidarności albo dzisiaj na konferencję prasową jakiś dziennikarz, odpowiedziałem zdecydowanie, żaden. Ale jesteście wy, są media społecznościowe i my robimy tak, jak zaczęliśmy telewizję Idź Pod Prąd. Tak doprowadzimy sprawę do końca. Wiem, że stoję właśnie w dobrym miejscu. To fakt, brak tych dziennikarzy pokazuje, że stoimy w bardzo dobrym miejscu, bo cały system jest przeciwko tobie tak naprawdę, bo ty nie walczysz... przeciwko nam wszystkim. Oni chcą najpierw mnie upolować. Myślą, że mnie załamią, zniszczą i przez to przestraszą wszystkich pozostałych. O tym też mówili inni pastorzy. Pastor Skrzypkowski, pastor Dawidowicz, były ksiądz Jurek i wielu, wielu jeszcze innych. Wiedzą, że to jest próba zastraszenia wszystkich, którzy pokazują zdradę Chrystusa, której dokonał Kościół Rzymski i jego biskupi. Oni myślą, że nas zastraszą. No, myśleć mogą. Wczoraj w taką szczególną rocznicę, 17 września, mówiłeś, że komuniści, armia komunistyczna z Polski wyszła, ale z naszej mentalności komunizm nie. Jak myślisz, czy jak ten haniebny proces wpłynie na rozumienie wolności przez społeczeństwo polskie? Niestety większość ludzi, i to myślę, że to jest ponad 80%, nie myśli o wolności w rozumieniu wolności słowa i tak dalej. Raczej myślą o wolności zarabiania, czyli niskich podatkach i jakichś takich, można powiedzieć, w sferze materialnej wolności. Wolność słowa, czy wolność religii, wolność idei, wolność manifestowania, to jest dla bardzo skromnej części społeczeństwa wartość. Nie? Kaczyński to wie, dlatego bezczelnie odbiera to i liczy na głosy 15 października, że większość
która da się przekupić, browary plus, 500 plus i tak dalej, że większość pójdzie, on dalej będzie ten proceder uprawiał. Ale historia uczy nas, że to jednostki i mniejszości zorganizowane zmieniają historię. Czy ja liczę, że to, co się tutaj dzieje, ta niegodziwość, dotrze do aktywnych Polaków i zmienimy Polskę w prawdziwie wolny kraj? Jeszcze mam takie pytanie. Trwa kampania. Widzimy wszędzie plakaty wyborcze. Co byś chciał przekazać szczególnie tym politykom opozycji? Właśnie tak jak widać na koszulce, jesteś skazany za krytykę Kościoła i krytykę PiS-u. Co byś chciał przekazać politykom opozycji? Przekandyduję na prezydenta RP w 2025 roku. Ja nie zamierzam ich o nic prosić ani argumentować. Cieszę się, że w kampanii wyborczej wreszcie pojawiło się to, z czym walczymy od lat, czyli mafia biskupów katolickich, że już ten temat konkordatu wraca. Uprzywilejowanie Kościoła katolickiego, zblatowanie z władzą, okradanie Polaków przez budżet i dotacje dla Kościoła katolickiego, że to wszystko do Polaków dociera, stąd i partie opozycyjne musiały to zawrzeć w swoim programie. Polacy się zmieniają. Cieszę się, że i ja, i wy mamy w tym swój udział. Modlimy się, Bóg robi naprawdę wielkie rzeczy. I dzisiaj proszę tych z was, którzy są zdrowi i mogą, nie tylko o modlitwę, bo Jezus mówił, że w trudnych czasach trzeba do modlitwy dołożyć post. Także proszę dzisiaj tych z was, którzy szczególnie chcą mnie poprzeć, a tak jak ja rozumieją swoją przynależność do Jezusa Chrystusa, żebyście i w tym, nie tylko w modlitwie, ale i w poście mi dzisiaj towarzyszyli. Pod koniec XIX wieku powstania nic nie dały. My mamy tu miotły na sztorc, nie? To takie nawiązanie do tradycji romantycznej. Ale liczymy na to, że prawda, że informacja, że oddolna organizacja społeczeństwa to da wolność Polsce. Oczywiście, tak jak mówią Amerykanie, one nation under God, bez błogosławieństwa Bożego. W tradycji polskiej mówi się, bez Boga ani do proga, bez błogosławieństwa Bożego. Nie osiągniemy tego, nawet gdybyśmy zjedli 1000 kotletów, nadeli się i tak dalej. Dlatego proszę was o modlitwę i proszę was o post za Polskę. Co się stało? No, z jakiegoś powodu nie chcą, nie tu, mam na piśmie to ten dokument, że się stawiłem, oni, o tu proszę bardzo, stawiłem się do pracy. Najpierw było żądanie, żebym zdjął tę koszulkę. Jeszcze jakieś drugie, już nie pamiętam. Też absurdalne. Aha, i że nie może pomoc medyczna być ze mną, chociaż mam zaświadczenie lekarskie, że potrzebuję stałej kuracji i że może mi się z tego powodu też coś stać. Także, no niestety władza pisowska jest gorsza niż władza rzymska, która słynęła z okrucieństwa, bo apostoł Paweł, jak był skazywany, czy aresztowany, to zawsze miał prawo do tego, że jego współbracia mogli z nim towarzyszyć i mu pomagać i opiekować się nim, nie? A w pisowskich realiach, zobaczcie, jest to niemożliwe. Ja poprosiłem na piśmie, bo wiecie, na słowo, no to z pisem to wiecie, co to oznacza, nie? Jak oni łżą i kłamią. Także poprosiłem na piśmie i mam to. Jeśli chodzi o zmianę stroju, no to zadzwoniłem do adwokata, czy to nie jest pogwałcenie moich praw obywatelskich. To, jak ja jestem ubrany, to jest moja prywatna sprawa i może się to komuś nie podobać, ale to jest jego prywatna sprawa. I adwokat potwierdził moje przeczucia i wtedy skansen ustąpił, no ale nie mogę pracować. No to dzień mam zmarnowany, praktycznie 3 dni, bo umówiliśmy się ze skansenem na 3 dni pracy, nie? Poniedziałek, wtorek, środa, żebym to odrobił we wrześniu. Dzień już wiecie, że jest zmarnowany. Co będzie dalej, nie wiem. Ja swoje zrobiłem, ale widzicie, jak funkcjonuje państwo pisowskie. Że nawet jak się na odbycie kary zgłosisz, to też nie możesz.
Nic nie możesz w tym państwie, niczego nie ma. Normalnie, aż mi się przypomina taki jeden z Białegostoku. Sorry, Paweł. Ale co teraz? No i teraz idziemy do niczego domu. Nie będzie. Idziemy do domu i będziemy dalej walczyć o wolność w Polsce. No, czy będziemy informować ludzi, będziemy mówić jak jest, będziemy dawać zachętę, będziemy pokazywać, że można się temu systemowi przeciwstawić. Taka moja uwaga, no państwo oczywiście no, starali się tam no, jakoś wykonywać te swoje obowiązki, ale oni rzeczywiście nie rozumieją, dlaczego ja nie biorę uszu po sobie i w pokorze, mnąc czapkę, nie przyjmuję tego wyroku, żeby nie było gorzej. To mi pokazuje, że jeszcze wielu Polaków nie rozumie, co to znaczy być wolnym Polakiem. Dlatego trzeba dać przykład, trzeba zrobić demonstrację tego, co znaczy być wolnym Polakiem, wolnym obywatelem. I tak widzę swoją misję tutaj. No ale przecież musisz odpracować te zasądzone roboty przymusowe. Wiesz, gdzie będziesz pracować? W przyszłości nie znam. Tę zna Bóg. Czekamy spokojnie. Dzisiaj przyszliśmy. No, nas nie chcieli, jak widzicie. Co my im zrobimy? No, nie chcieli mojej pracy nawet. Może chcą mnie wyrzucić z Polski. No, na razie się nie daje i mam nadzieję, że będziecie ze mną w tej walce o wolność. Nie skończyliśmy tego w czasach Solidarności. Tak jak mówiłem, rozpoczynając ten ruch, idziemy po wolność. Idziemy dokończyć to, co zostało niedokończone przez zdradę biskupów katolickich i części elity tej pseudodemokratycznej w latach 80. Idziemy po wolność i dzisiaj dla pokolenia naszych dzieci i wnuków dokończymy tę robotę. Tak nam dopomóż Bóg.